metrem 18. On będzie tym na pewno najbardziej wysuniętym zawodnikiem i towarzyszyć mu będzie Michał Sypek. No i rozpoczęło się. Żółto-niebieskie stroje Brzeżan, czerwone stroje drużyny Nyski postanowili, że zagrają. Tak, przed rozpoczęciem tego spotkania miałem przyjemność rozmawiać z trenerami obu zespołów, mając już pewne ogranie i tutaj wydaje się, że to jak gdyby może przeważyć w tym dzisiejszym meczu. Oczywiście nie, Danieluk, nie forujmy. Teraz ten strzał Danieluka, no i broni nie bez trudu. Zresztą popatrzmy, co się będzie działo w tej sytuacji. W czerwonych koszulkach w polu karnym, ale no, Szady wyciągnął się tam jak strun. Jak rozpoczną ten rzut wolny zawodniczy z brzegu. Czy będą skuteczniejsi niż te cztery kornery, które wykonywała Nysa? Poszło dośrodkowanie, no oj. I... Ależ no, było niebezpiecznie, dojechali tutaj w jakiejś wielkiej liczbie, ale... Ale uwaga, Brzeżanie, jest teraz szansa, za Potoczny na wysokości pola karnego, strzela! No i cudownie, ale coś niesamowitego, nie wiem, że to nie wpadło do bramki. No, zespołu z Nysy, tak, z brzegu. Troszeczkę Brzeżanie podkręcają to tempo, starają się grać na małej przestrzeni, dosyć agresywnie i kolejny strzał i znowu niewiele... Tutaj no, waru nie mamy, więc... Dobre, wierzymy, że sędzia się nie pomylił w tej sytuacji. Świetny teraz strzał, no i sprawił kłopoty kapitalnie Michał Maj. Być rzuty karne i tutaj popełnienie czasem tego jednego błędu może być kosztowne. Chociaż, no teraz, no właśnie, to o czym mówiłem. To, że coś niesamowitego. Czyli ponad tych 9 metrów wyciec jest dośrodkowanie w pole karne, ale tam pewnie skaczą obrońcy z Nysy i oni wybiją tę piłkę, chociaż teraz na moment ona jeszcze wróci. No i teraz nagle z niczego zrobiła się sytuacja. Groźnie szansa, zablokowana znowu ta piłka. Gdyby to rozstrzygnąć w regulaminowym czasie, tak, liga, bo przed nimi kolejne mecze ligowe. Świetnie teraz w popularną tę uliczkę wypuszczony zawodnik zespołu z brzegu. No i, Jedna z Dolnego Śląska rzeczywiście niewygodny. No i teraz, czy to będzie akcja pierwszej połowy? Ależ zobaczcie, 40 metrów, będzie w pole karne, wpadł. No i niezłe to było. I tak jak przed chwilą od obrońcy odbiła się piłka. Oj, nie wiem, czy tam lekkiego faulu nie było, czy nie był odpychany zawodnik. Tak, że wcześniej ja też miałem takie wrażenie, no i teraz pewne interwencje. Artystyczne 6, myśląc ocenami łyżwiarstwa figurowego. No, na pewno, natomiast nieskuteczne i te najprostsze środki często są najbardziej skuteczne, ale nie, no, sporo zamieszania przed tym polem karnym Nysy. Znowu piłka do Michała Sypka, fajnie ją włożył, ale ten strzał. A wiele dobrego słyszałem na jego temat, także sam jestem ciekaw, jak się wprowadzi do tej gry. No i teraz potężna poszła bomba. Łeb. Próba opanowania piłki przez Michała Sypka. Dobre zagranie z pominięciem. No i będziemy mieli Adam Setla. Niesamowite. Obrona. Bardzo też pomaga i w tej chwili właśnie on jest w środkowej części pola karnego. No i... mały włos. Mogła. Musi być troszeczkę. I Golus już znowu pociągnął dobrych kilkanaście metrów. Wpadł w pole karne. No i ta piłka przeszła dosłownie wszystkich. No i co teraz zrobią? Co szansa teraz dla Nysy. Ale fenomenalnie to zrobił w tym polu karnym. Złożył się. Zablokowany w ostatnim. To też ze zmian, które dokonał trener zespołu z Nysy. Weszła tu troszeczkę jakości zyskali przy zmianach tych zawodników, którzy weszli. No tak. Ależ sytuacja. No, proszę Państwa. Cała jedenastka zespołu brzeskiego jest w swoim polu karnym i tylko trzech zawodników Nysy przed polem karnym. Nie ma gola! Coś nieprawdopodobnego! No i proszę bardzo, była teraz podobna sytuacja z drugiej. Teraz cofa się do 16 metra i sześciu zawodników w żółto-niebieskich strojach wybił bramkarz, ale blisko był jeszcze szansa, jeszcze strzał, no ale nie, no takim strzałem. Trzyosobowy mur brzeski, może, ja bym ryzykował i zrobił to właśnie Chodyga i co mamy? Mamy tylko rzut wolny, bo chyba było zagranie ręką, prawda? Tak, w murze. Zagranie ręką w murze, a ponieważ jest to już druga kartka. Kartkowanie z lewej strony. Jeszcze jedno wybicie. Już w tej chwili jest obrona.
ale w tej chwili co jest faul? Wysoko uniesiona noga. No i nie będzie już tego faulu egzekwował zespół z brzegu. Rozpoczynamy 2 razy 15 minut. Chciałem Ciebie zapytać z perspektywy zawodnika, pamiętasz, były te momenty, kiedy zagrania w pole karne, ale się nie udało. Inny Sanie. Zamknęli troszeczkę teraz w swoim polu karnym, kolejne doświadkowanie. No i będzie bramka? Niemożliwe nie ma. To nie jest jego wiodąca noga. Teraz Brzeżanie, oni po lewej stronie, naciska tam mocno ten... I mamy, proszę Państwa, bramkę, niesamowite, ja mówię, czy był spalony, czy nie? Sędzia pokazuje, że nie, coś niesamowitego. Nie ma, jest gol. Proszę bardzo. Dobre doświadkowanie Kuriaty z lewej strony. Tak, to właśnie chciałem powiedzieć, to ten, który się pojawił, Michał Kuriata, on tam po tej lewej stronie. A niedawno, no i Borycka wpisuje się na listę strzelców, pomocnik, 20-letni Bori. I teraz co? I będzie mieli chyba karnego. Wydaje mi się, że... Coś niesamowitego. Gracz z naszego regionu, później przecież grał, Odry, uwaga, Setla! Strzał pewnie! Uderzenie, kapitanie. Powiem szczerze, że widziałem, jak Adam podszedł. Wielką pewnością. Czy jego uderzenie było, to widać. Bardzo dobrze. Chrząstowicami tyle trzeba było czekać. Czy będzie wet za wet? Przekonamy się za chwilę. Spragniony tej gry. I teraz, no i teraz, ale szansa dla Nysy. Wpada w porę karne, jeśli nie będzie, no i nie będzie bramki. Jeśli nie będzie... Może się zdarzyć, natomiast widzimy, że Nysa przycisnęła, tak? I że ta dogrywka wygląda... Mierzał się już Łukasz Chodyga, ale rozrzucił na prawo. Tak, fajnie to zrobił, ale teraz prosi się, graj tą piłką szybciej. Ależ poszła petarda nowatorskich pomysłów, jak mówiłem. To czy... No popatrzmy teraz, no jest ten... Idzie sam na sam, czy spróbuje coś zrobić? Nie, no zrobił najgorzej, co jest źle. Czy będzie rzut karny, czy będą rzuty karne, czy nie będą. 29 minuta dogrywki rozpoczęta. Stal w ataku, fantastyczna akcja. I co? Swoiste bociany. Zobaczymy, w czyje gniazdo będzie częściej trafiała. Popatrzmy ta piłka teraz na ten rzut rożny. Dobre uderzenie. Ależ uderzenie, no. Jeszcze w drugiego, ale za długo, no, ale po co? Tak jest, było się panie sędzio. Tak jest. Szkoda tej ostatniej karny. Tracha Renza. Rzut karny numer 1 tegorocznego finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Niemcy, pewnie wykonany w środek bramki. Patrzymy, jak Łukasz. Chodyga. Tak jest, spokojnie, pewnie. Idealnie, super wykonany rzut karny. Trzymania. To jest. Patrzmy, bo... I uwaga, bramkarz. Bramkarz teraz wykonuje. Pięknie. Też kapitalny rzut karny. Luka Redek. Nie wydawało się, że ta piłka... Odważnie, to był odważny rzut. Popatrzmy, co zrobił Maj. I widzisz, chciałem powiedzieć, często tak jest, że ten, który jest najlepszy w meczu, nie strzela. Markiewicz kontra Szady. Popatrzmy, Markiewicz. Lewa noga. Zamach. Zamarkował i Szady! Idealnie obronił. Kapitalna interwencja bramkarza. Banach teraz podchodzi do piłki, dość długi rozbieg Banach, od poprzeczki, no! Bardzo ryzykownie, bardzo dobry. Na nim Polon. Był rzut karny dla zespołu tak Polonii. Popatrzmy. Pewnie wykonana jedenastka. I Setla, popatrzmy. No i teraz uwaga. Pewnie, bardzo to jest dobry. Właśnie taki karny. Dwie czy trzy sytuacje w meczu, a zobaczmy, jak tego karnego uderzy. Bardzo dobrze, pewnie, skutecznie. No i przy nas i teraz uwaga. Kombinował, ale... Bardzo dobrze. I mamy piątego gola. Wyczucia, ale zobaczmy. Po rozbiegu dla mnie prawa strona, zobaczmy. Pewnie, mocno. Jednak jako bramkę... No nie nas, myślałem, że nasz komentator będzie dotyczyć. Uwaga! Przestrzeni.
przestrzelił Michał Szymczyk dla Brzeża. A co zrobi Izydorczyk? Popatrzmy. Izydorczyk szady, Izydorczyk szady, Izydorczyk bramka! I... Drodzy Państwo, pierwszy raz w historii radość dla Beniaminka trzeciej ligi.